W dzienniczku Świętej Siostry Faustyny, możemy zobaczyć, jak Bóg jest miłosierny, szczególnie w kontekście duszy, która jest w trzech stanach. Pierwszy stan to dusza, która jest w rozpaczy. Może nam się przytrafić taki czas, kiedy doświadczymy pewnej posłuchy w naszym życiu, czasu, w którym nie będziemy widzieć radości, nie będziemy widzieć niczego, co nas będzie motywować. Inni też nie będą nam pomagać, będzie nam się wydawało, że wręcz tłumią nas, że wszystko jest przeciwko nam. Jezus staje przed taką duszą jako miłosierny i pokazuje, że nikt nie jest w stanie na ziemi, po ludzku, zrozumieć drugiej duszy, drugiego człowieka, tylko On. Dlatego jeżeli jesteśmy w takim stanie, jeżeli czujemy pewną rozpacz w naszym życiu, to mamy stanąć przed miłosiernym Bogiem, który objawia nam się w Chrystusie, w Jego miłosiernym sercu. I tam szukać rozwiązania, tam szukać pocieszenia. Nie w drugiej osobie, nie w jakiejś rzeczy, nie w czymś, co tylko na chwilę nam przyniesie jakieś pocieszenie. Pamiętam, że jak chodziłem do szkoły średniej i żyłem w pewnym hałasie, bardzo często byłem wesołkowaty. Ta wesołkowatość przejawiała, przejawiała się w różny sposób, ale to nie była głęboka radość. Pierwszej głębokiej radości doświadczyłem, kiedy odnalazłem miłosierne serce Boga. Po momencie, w którym doświadczyłem pierwszy raz w swoim życiu rozpaczy, doświadczyłem pewnego takiego, pewnej takiej ciemności, która pozwoliła mi później odkryć, że tylko w miłosiernym sercu Boga mogę odnaleźć głęboką radość. Druga rzecz to moment, kiedy w naszym życiu pojawia się cierpienie. Jezus przychodzi do duszy cierpiącej i pokazuje, że to cierpienie ma sens, że to cierpienie ubogaca, umacnia, rozwija. Ale przede wszystkim pokazuje, że to On pierwszy cierpiał za nas. To On pierwszy przeszedł drogę krzyżową i nie ma innej drogi do nieba niż droga krzyżowa. W życiu każdego z nas są takie momenty, kiedy doświadczymy cierpienia. Jeżeli będziemy wpatrzeni w miłosierne serce Boga, to każde cierpienie będzie połączone z Jego cierpieniem cierpieniem, które podjął za mnie i za Ciebie. W trzecim Stanem, w którym możemy się znaleźć, to dusza, która dąży do doskonałości. Żeby dążyć do doskonałości, żeby miłość pogłębiała się w naszym życiu, żebyśmy stawali się miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec, abyśmy pozwolili się pokochać po to, żeby pokochać innych, a bardziej po to, żeby to nasze poko pokochanie, to nasze szczęście było możliwe do podzielenia się z innymi. Również potrzebujemy Kontaktu z Bogiem, który jest miłosierny. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy wsłuchania się w Jego Słowo, wpatrzenia się w Jego serce, aby doświadczyć do głębi miłosierdzia, aby to miłosierdzie wlało się w całą naszą duszę i w ten sposób mogło się przelewać na innych.